Hej, dzisiejszy odcinek będzie o tym, gdzie poznać kobietę. Kobietę tak naprawdę, panowie, możecie poznać wszędzie. Większość oczywiście facetów będzie stwierdziła, że nie można jej poznać nigdzie. Bo niestety duża większość tak powie. Ale tak naprawdę, panowie, kobietę możecie poznać wszędzie. Możecie poznać ją w galeriach handlowych, możecie poznać ją w bibliotece, możecie poznać ją na każdym skrzyżowaniu. Gdziekolwiek byście nie poszli, tak naprawdę te kobiety są. Najlepszym sposobem do poznawania kobiet są galerie handlowe, ponieważ jest tam bardzo, bardzo dużo ludzi przyjeżdżających z różnych stron Polski, świata. Więc tak naprawdę galerie handlowe uważam są taką najfajniejszą formą poznawania kobiet. Oprócz tego taki pomysł ode mnie prywatny, korki. Jeżeli stoicie sobie w korku gdzieś, jedziecie czy nad morze, czy korki w danych miastach są bardzo częste. Stojąc w korku naprzeciwko siebie możecie stanąć, otworzyć szybę, już rozmawiać. Już w tym miejscu możecie poznać fajną, atrakcyjną kobietę. Tak naprawdę to wszystko zależy zawsze od waszej wyobraźni. Kobietę możecie poznać również idąc sobie z psem na spacer, siedząc sobie w restauracji, jedząc. Tak pole jest nieograniczone. Wszystko zawsze zależy od waszej wyobraźni, a nie tylko od waszych ograniczeń, które zawsze mówią, że na każdym polu nie. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa i z takim motem was zostawię, że poznanie kobiety to jest na pewno rzecz pozytywna, ponieważ wszystko w was się unosi. Jesteście niesamowicie szczęśliwi, macie niesamowitą radość, dzień od razu staje się lepszy. Możecie sobie przypomnieć waszą sytuację. Na pewno jakaś taka była w waszym życiu, u większości przynajmniej z was, że zobaczyliście piękną, ale to niesamowicie piękną kobietę i dostaliście od niej numer telefonu. Co się was działo? Zastanówcie się teraz przez jakieś 3 sekundy, jaki był wasz scenariusz w głowie i jakie mieliście myśli. To pozostawiam was takim fajnym wyborem. Jedna myśl i druga myśl. Po prawej stronie macie myśl z tym, gdy przypomnijcie sobie i zawsze pamiętajcie, że po prawej stronie jest to, gdy poznaliście piękną, atrakcyjną kobietę, jak czuliście się cudownie, jak podnosiło was to na duchu, jaką mieliście niesamowitą energię w tym momencie. A po lewej stronie pozostawię was z myślą o tym, że wracacie do pustego mieszkania, ruch rączką, czyli trzeba obwinąć znowu w bandaże. Frustracja potężna, negatywne myśli. Negatywne myśli powodują wszystko, co negatywne dookoła. Więc tak naprawdę zastanówcie się, czy wybrać lewą stronę, czy wybrać prawą stronę. Zawsze to będzie tylko i wyłącznie zależało od was, od waszego. Ja osobiście zawsze wam polecam prawą stronę, zawsze grunt, żeby było wesoło, radośnie i żebyście byli zadowoleni, bo mój kanał jak najbardziej ma zadowalać, ma dodawać radości, energii i dużo uśmiechu, więc lewą stronę zostawcie tylko i wyłącznie dla siebie i ja nie chcę o tym słyszeć. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, udostępniajcie i pamiętajcie, zawsze optymizm, radość i uśmiech. Pozdrawiam was jeszcze raz serdecznie. Hej!